Siema widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT oczywiście, także lecimy. No i dobra, moi drodzy, jak widzicie jesteśmy już na karuzelce. No i co, na wstępie chciałbym powiedzieć, że zaskoczyliście mnie, mega mnie zaskoczyliście, w poprzednim odcinku mówiłem o tych lajkach, tak wiecie, lekko z niedowierzaniem, mówiłem, że możecie to wbić, możecie spróbować to wbić, ale jeżeli się nie uda, to nic się oczywiście nie dzieje, ale moi drodzy, to co zrobiliście to jest totalna masakra. W jeden dzień, bez totalnego problemu, te 400 łapek zostało wbite. Także naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. I co? W takim razie lecimy, moi drodzy, dalej. Nie zatrzymujemy się, lecimy dalej z odcineczkami, także co, na wstępie może jakiś próg kolejny, myślę, że 450 lajków będzie jak najbardziej odpowiednią liczbą, no 400 lajków nie było dla was problemem, także myślę, że teraz też sobie bez problemu poradzicie. No, także co, zostawiajcie łapki w górę, jutro wtedy lecimy z kolejnym filmem, jeżeli właśnie chcecie zobaczyć ten film jak najszybciej, no to... No, już powiedziałem, co nie? Dodatkowo możecie zostawić subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, moi drodzy. Jeżeli interesuje was content TFT, no to tego znajdziecie tutaj naprawdę, naprawdę sporo, jak widzicie. No i co? Zachęcam do sprawdzenia opisu, tam znajdziecie linki do Discorda, wspierania, donate'a. Za każdą pomoc bardzo wam dziękuję, jestem wam bardzo wdzięczny. No i dobra, już bez gadania można zaczynać gierkę. Jesteśmy oczywiście na rankedzie, cały czas diamencik na naszym koncie. No i co, ostatnia runda z minionkami tutaj przed nami. Mamy w ogóle 3 osiłków, z czego 2 jest gwiezdnych, także można by tutaj spróbować zagrać ten build pod pod Warusa. Z osiłkami. Dobra, mamy złote wzmocnienie, ale nie ma tu za bardzo nic ciekawego. I chyba rolne to, no bo nie wygląda to zbyt ciekawe. Podwójne kłopoty, coś na łuski, ładunek elektryczny. No tak średnio wam szczerze mówiąc powiem. Ale tutaj jest potrójna siła 2. Czyli wzmocnienie na jednostki 3. kategorii, a w naszym teamie tych jednostek 3. kategorii troszeczkę będzie, bądź co bądź. Znaczy może nie jakoś dużo, ale będzie Warus, będzie Ilaoi, to są jedne jakby z głównych carry w naszym teamie. No głównie pewnie ten Warus, co nie, i ta Ilaoi. Także jak najbardziej możemy takie wzmocnienie wziąć, bo to fajnie w tym teamie zadziała. Te nasze główne jednostki sobie skorzystają z tego. No i co? I tyle, nie? Bardzo, bardzo fajne moim zdaniem. No i dobra, na koło my tutaj gramy, mamy pierwszą walkę, mamy tutaj jakiś kanonierów z trenerem, także już wiadomo co będzie tutaj grane, pewnie Korki właśnie z kanonierami, ale jak chyba tak patrzę, to powinniśmy sobie poradzić, chyba że ta Senna jeszcze coś tutaj odwali. Dobra, ale na szczęście jeszcze shielda dostaliśmy. Oj, nie, jednak Senna nas tutaj pokona. Został sam Skarner, niestety nie daje rady i przegrywamy, aczkolwiek nie jest tak źle, bo przegrywamy tylko z jedną postacią, że tak powiem. No i tracimy tylko 2 HP. W sklepie nic nie mamy, także myślę, że możemy lecieć dalej. Dobra, lecimy z kolejną walką i proszę bardzo, też ktoś tutaj się chyba czai na kanonierów, z tego co widzę, no bo osiłek i właśnie kanonier w jego teamie. Ale widzę też, że on ma packę na ławeczce, wziął sobie to z augmentu i kto wie, czy jednak nie będzie grał czegoś innego, no bo grając kanonierów z packi raczej za dużo nie zrobimy, no bo ani nie zrobimy kanoniera, ani festynowego, bo to są emblematy, które można zdobyć tylko z tej księgi lub na karuzelce. Także ten gościu może tutaj jednak swapować w jakiś inny build. No i dobra, to jest druga przegrana niestety na naszym koncie, kurczę. Tak patrzę, że trochę słabo nam tutaj idzie ta gierka. Sprawdźmy, na koło my tutaj możemy grać. Jest dużo osiłków, są też nefrytowi. Kurczę, no ciekawe, czy ktoś będzie kontestował nasz build też, to co nie, bo to jest też bardzo istotna sprawa, no bo mimo tego, że gwiezdni dają nam co piąty sklep, że trafia się więcej tych gwiezdnych i możemy sobie ich wbić na trójeczki, no to jeżeli ktoś również gra gwiezdnych i załóżmy zrobi Warusa na trzeci poziom, ktoś jeszcze tam będzie miał jakiegoś Warusa, to te jednostki mimo tego co piątego jakby sklepu, co piątego odświeżenia sklepu nie będą nam się trafiać, bo ich po prostu nie ma, co nie? Także na to też trzeba bardzo uważać, żeby się nie naciąć po prostu. I wiecie co, tak patrzę, że tutaj kolejną walkę chyba przegramy, ale trzeba widzieć w tym plusy, no bo jeżeli zrobimy sobie 5 luz streaka, to będziemy mieli bardzo fajną ekonomię. Teraz również powinniśmy wybierać dość szybko na karuzelce, dokładnie, wybieramy jako drudzy. No także wiecie, nie jest najgorzej, nie? Zawsze trzeba znaleźć jakieś pozytywy w tych sytuacjach. I co my tutaj mamy? Co ja bym chciał wziąć? Może jakiś łuk? No tych łuków potrzebujemy tutaj sporo, bo w ogóle... potrzebujemy itemów na Warusa takich jak Ginzo Deathblade, czyli ten item z 2 mieczyków, i jeszcze potrzebujemy Hurricane'a. Także potrzebujemy ilu? Dwóch łuków. Tak jest, także dobra, możemy sobie zrobić level up, żeby może troszeczkę się wzmocnić, żeby aż tyle HP nie tracić. Dorzucimy sobie trzeciego osiłka. No i dobra, miejmy nadzieję, że to jakoś troszeczkę nas wzmocni. Mamy tutaj Ezreala. Ezreal oczywiście jest szybkostrzelnym, także to też będzie tutaj grane. No bo chcemy zagrać 4 razy osiłek, 4 razy szybkostrzelny, 3 gwiezdnych i to głównie tyle, co nie? Taka to będzie kompozycja, czyli frontlane złożony z osiłków. Obrażeniami będą zajmować się szybkostrzelni. No i kurczę, mam nadzieję, że jakoś tutaj się lekko odbijemy. Tutaj też na pewno przegramy, bo się nie przebijemy przez tego Tahm Kencha. Jak widać, on jest bardzo mocny. Jeszcze z Sunfire Cape'em, także tutaj mamy zmniejszone jakieś leczenia. Mamy również... w sensie dostajemy obrażenia od tego płomienia. No niestety, 4. przegrana, stety albo niestety, co nie? Tak jak mówię, robimy chociaż sobie lustrik, także możemy skorzystać tutaj właśnie z fajnej ekonomii. No ale dobra, może gdzieś tutaj ten kolejny sklep będzie jakiś lepszy. Jest Władimir na 2. poziom, także spoko, można sobie coś zrobić takiego i polecieć dalej, bo do tych 20 golda nie chcemy tracić. Moi drodzy, plus jest jeszcze taki, że następny sklep właśnie będzie już tym 5. odświeżeniem, czyli dropnie nam więcej tych gwiezdnych postaci i kto wie, może pojawić tam Warus, także będziemy mogli już tutaj wyrzucić takową jednostkę, która będzie nam powoli tutaj zaczynała kierować. Wtedy będzie można dorzucić również Ezreala. Wiadomo, tylko trzeba jakoś to rozkminić, żeby wbić level, żeby te wszystkie jednostki się tutaj pomieściły. Chyba żebyśmy zrezygnowali z 4 osiłków, ale to się jeszcze okaże. O nie, patrzcie, wygramy, ostatnią walkę wygramy. No nie, najgorzej. Jak ja nienawidzę tej gry. No dobra, Warusa może nie ma, ale proszę bardzo, są 2 Ilaoi, także super, no to też jest bardzo dobre wzmocnienie. Bo na tej Ilaoi na 3. poziom również nam zależy. Ona będzie tutaj naszym głównym tankiem. Także taki obrót spraw również jest całkiem spoko. Możemy wziąć sobie jeszcze tą Aszkę. Ona jest szybkostrzelnym. Także póki nie trafimy żadnych innych szybkostrzelnych, no to może ona w naszym teamie grać. Po prostu, żebyśmy mieli tam 2 czy 4, co nie? No bo ostatnim szybkostrzelnym, takim wiecie najlepszym... mamy drogony, uwaga. Idas. Proszę bardzo. Idas nam się trafił. No szkoda, że nie gramy tutaj migoczących łusek lub jakichś kanonierów. No myślę, że możemy go sprzedać po prostu dla ekonomii. Smoka tutaj nie będziemy grali, także no trudno, przykro mi bardzo. I co my tutaj mamy? Nic tutaj właśnie nie mamy, to jest problem. 39 golda, także No tak to na razie chyba musi zostać. Wracając, co chciałem powiedzieć. Ostatnim szybkostrzelnym będzie oczywiście Xayah, która jest za 4 golda. Ona aż tak szybko, no nie, może, ale nie musi nam się trafić, co nie? Także w zastępstwie jak najbardziej ta Aszka będzie mogła sobie tutaj działać. No i dobra, lecimy do przedostatniej walki, przed wyborem... Nie, przepraszam, do w sumie ostatniej walki, przed wyborem kolejnego augmentu. Miejmy nadzieję, że to będzie coś fajnego, co wzmocni naszą kompozycję. No i powiem Wam szczerze, że ta Ilaoi na drugim poziomie z tym Ormogiem już sobie całkiem fajnie radzi, proszę bardzo. Nie wiem, czy wygramy, ale już to wygląda naprawdę całkiem spoko. Kurczę, szkoda, że nie mamy magów tutaj aktywowanych, to na pewno bardzo by nam tutaj pomagało. Ale dobra, jest. Długa wygrana i to mnie bardzo cieszy, bo wbijamy w tym momencie na 40 golda. Także ekonomię mamy całkiem w porządku. No i dobra, zobaczmy jakie wzmocnienie. Potrójna siła 1. No to bierzemy to, zdecydowanie. To się będzie bardzo fajnie kombowało z tą potrójną siłą 2. I kto wie, gdyby było jeszcze kolejne, trzecie, ostatnie wzmocnienie, potrójna siła 3, no to w ogóle nie miałbym pytań, nie? To by było coś normalnie legendarnego. No ale dobra, na razie lecimy z tym, co mamy i zobaczymy, jak to będzie działało. Dobra, mamy kolejną walkę i mamy tutaj gwiezdnych, ale tym razem podmagów. O kurczę, widzieliście te obrażenia od Ilaoi? Ty, jak przywaliła. Teraz też tak walnie? Nie, już nie aż tak mocno. Chociaż może mi się wydawało po prostu. Akurat się zgrało to z czymś innym. No ale dobra. Kurczę, przydałby się ten Warus, bo tutaj wszyscy stoją na frontlane'ie i wszyscy dostają obrażenia. Na przykład od tej Lilii, co nie? No a przydałoby się jednak, żeby oni tutaj byli na frontlane'ie, a ten Warus tam z tyłu sobie ciupał powolutku. No ale jak na razie, kurczę, nie chce nam się on trafić. Chociaż teraz mamy 50 golda, będziemy mogli niby powoli zacząć rolować, no ale nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie wejście w level. Chociaż... Dobra, zrolujmy sobie ten jeszcze jeden raz, bo tutaj będziemy wzmocniony sklep mieli. Jest Skarner na 2, no spoko, przynajmniej to. To już możemy sobie dać w level. Jest również Ezreal na drugim poziomie, także to na pewno się przyda, żeby dorzucić do naszej kompozycji przy 6 levelu. Wiecie co? Może zróbmy to nawet teraz, wrzućmy sobie go, nie tracimy dużo, no bo nadal mamy te ponad 40 golda, także ta ekonomia się tutaj jakby szybciutko odnowi, co nie? Po tej walce nawet będziemy mieli 50 golda, także raczej nie ma się czym przejmować, a może ten właśnie damage z tyłu mapy, jakby od jednostki, która nie jest fokusowana, może coś zmieni, co nie? No ten Ezreal tutaj tą swoją umiejętnością całkiem dużo obrażeń dokłada, także no myślę, że nie jest to zła decyzja. Myślę, że całkiem w porządku. No i dobra, czy my tutaj wygramy? Powinniśmy. Okej, elegancko. Teraz pytanie, którzy my wybieramy, bo nawet nie wiemy, w jakiej my części tabeli jesteśmy. Jako pierwsi, no to moi drodzy, tutaj w ogóle nie mam pytań żadnych. No to co? Weźmy tą Xayah w sumie. Jak najbardziej. Ona jest z itemkiem i myślę, że sobie zeslamujemy na niej już jakiś item pod Warusa, a później, kiedy wypadnie nam ten Warus, ewentualnie wbije się na drugi level, no to sobie ją wymienimy, co nie? Ale na ten moment, jeżeli ona tutaj jest i może nam podtrzymać te itemki, to myślę, że można jak najbardziej ją wziąć. Tylko teraz jakby ją tutaj dorzucić? Dobra, tutaj musimy stracić osiłka. Ale myślę, że jest to opłacalne całkiem. Dobra, możemy zrobić to, możemy dać jej również mieczyk. I okej. Musimy szybciutko lecieć w 7 level, żeby dostawić z powrotem tego 4 osiłka na frontlane. Albo po prostu, żeby dołożyć szybkostrzelnych, nie wiem, zależy co nam tutaj dropnie, bo osiłka de facto 4 nie mamy na ławeczce. No i dobra, co tutaj... O nie, gościu kontestuje mi build! Patrzcie, on ma już Warusa na drugim levelu. Ale tragedia, ty! No bardzo niedobrze, moi drodzy, bardzo niedobrze. wcale mi się to nie podoba. Gościu zabiera nam jednostki i jest jak, no nawet jest lepszy od nas, co nie? Także no zupełnie nas to nie cieszy. Ciekawe ile on nam jednostek zabierze, czy w ogóle uda nam się tego Warusa dobić tam na trzeci poziom. Byśmy musieli bardzo szybko wbić ten 7. level. O, jest Warus, patrzcie. Dobra, to wiecie co? Sprzedajmy sobie to. Zróbmy może coś takiego. Okej. No i dobra, dajmy mu te itemy. No i co? I musimy wbić 7. level i na 7. levelu zacząć rolować właśnie tego Warusa. No bo na 7. levelu będziemy mieli największą szansę na niego, także to będzie najrozsądniejsze, tak mi się wydaje przynajmniej. No i dobra, teraz w tym momencie 4 szybkostrzelnych, 3 gwiezdnych, 2 osiłków, 1 z gildii, także ma to ręce i nogi ogólnie, ale no przydałoby się tutaj ten frontlane wzmocnić w postaci tych 4 osiłków, to na pewno dużo by zmieniło. Ta Ilaoi o wiele dłużej by tam stała. No i dobra, to jest kolejna przegrana, ale okej. O kurczę, 41 HP to w sumie no nie jest dobrze na tym etapie gry. No powiem wam tak, nie idzie za dobrze. Oj, nie idzie za dobrze. Jest słabo. No ale jeszcze może jakoś się odbijemy. Musimy tutaj zrolować ostro. Dobra, jest kolejny Warus, także kolejny sklep również będzie wzmocniony. Także można w sumie liczyć, że trafi nam się chociaż ten jeden Warusik i że będziemy mieli go już na drugim, co nie? Zobaczmy jeszcze jakie itemy, bo to tutaj nam wypadną, bo to też jest bardzo istotne. 41 HP na 3,7, no niedobrze. Mam nadzieję, że się odkujemy troszeczkę. Dobra, ty, patrzcie. No, o nie, mamy 2 łezki, to źle akurat, ale mamy łuk, także to jest git. I mamy champion duplikator. No kurde, liczyłem na tego Warusa i nie ma go tu. Ale lipa, straszna. Dobra, wbijmy level. I co, trzeba tutaj tego 3. osiłka dostawić. 4. na razie niestety nie mamy. No i co, i teraz chyba będziemy rolowali. Nie wiem co zrobić z tych 2 łezek. Trochę one tutaj takie są, wiecie, mech. No ale dobra, nie wybrzydzajmy. Kurczę, patrzcie, dużo Shioniu się trafia. A akurat no, nie idziemy w ten build. Akurat nie idziemy w niego. No trudno. Zobaczmy jak tutaj. Tutaj mamy nefrytowych. Możemy w sumie na Ezreala zrobić sobie tego blue buffa. On fajnie z tego skorzysta, bo on ma mało many, żeby odpalić umiejętność, także trochę obrażeń na pewno dołoży z tej swojej częstej umiejętności. I okej, jakoś jeszcze ten frontlane żyje, ale się nie możemy przebić przez Tarika, dobra, już padł. I teraz pytanie, czy damy radę tutaj ich dokończyć? Dobra, łatwo. Tutaj gościu pokonany i lecimy wybierać ostatnie wzmocnienie. Ciekawe, co nam się tutaj trafi. O, do ataku. Ataki twoich szybkostrzelnych co 5 sekund zadają dodatkowe obrażenia. Także to jest super wzmocnienie do naszego buildu. Okej, jest Warus na 2 i patrzcie, zarąbiście jest Xayah. Chociaż w sumie 15% na nią mieliśmy, no to okej, to nie jest żaden wyczyn. Ale dobra, patrzcie, 2 kolejne Waruski, jeszcze brakuje nam 3 Ilaoi, także kto wie, może rzeczywiście się odkujemy. No ale dobra, lecimy dalej i zobaczymy. No i dobra. Lecimy dalej i koło my tutaj mamy. To jest ten gościu z gwiezdnymi podmagów. On na szczęście z tych gwiezdnych nie gra żadnej jednostki, którą gramy my. Nie, przepraszam, ma Skarnera, okej. No ale Skarner to wiecie, najważniejsze, że nie gra Warusa. I Ilaoi. To nas akurat cieszy, chociaż widzę, że tam jedną Ilaoi ma kupioną na ławeczce. Kurde, no i teraz z tym augmentem... No to naprawdę ta kompozycja daje radę. Prawie 5000 obrażeń od Warusa. Bardzo mi się to podoba. Tylko, że jeszcze trzeba ich tutaj oczywiście wyrolować na trójeczki. Wiecie co, zrolujmy jeszcze tutaj troszeczkę. Okej, jednej Ilaoi nam brakuje, patrzcie, jedna Ilaoi. Okej. Bardzo fajnie. Jeszcze należy pamiętać o tym, że mamy ten champion duplikator, także ewentualnie, jeżeli brakowałoby nam jednego Warusa, a ten gościu właśnie gra też Warusa, także on nam podkrada, no to nie musielibyśmy się martwić, czy on nam dropnie, czy nie dropnie, no bo mamy ten champion duplikator, także można by było tego użyć, co nie? Dobra, tutaj Siphon bardzo szybko wyeliminowany i mega mnie to cieszy, bo Siphon jest chorą jednostką. Jeżeli on tutaj by zrobił szarżę gdzieś w okolice naszego Warusa, to mogłoby być ciężko. Ale mimo wszystko kolejna przegrana i 34 HP, fuck. No powiem wam tak, na styk tutaj lecimy. Zobaczmy, jak sobie ten gościu poradzi, ale on tutaj wygra, ok, czyli on zostaje na 50 HP. Ten tutaj z nim przegrał. No ale mimo wszystko daleko nam jeszcze do tego gościa. No on ma 20 HP, no dobra, 16 HP więcej, co nie? Ojejku, jejku, dobra. Ale przynajmniej jakieś fajne itemki sobie wyciągniemy. Chociaż, czekajcie, co moglibyśmy wziąć? Nie ma miecza, cholera. Dobra, weźmy ten pancerz. To będzie na Ilaoi. No przydałby się nam jakiś Needless albo miecz, ale tego tutaj niestety nie ma. Znaczy było, ale zabrane. Niefortunnie bardzo, że z drugiego miejsca nie udało nam się nic fajnego zgarnąć. Znaczy z drugiego miejsca, no wiecie, że jako drudzy wybieramy. No ale dobra, z tego na pewno sobie Ilaoi też bardzo fajnie skorzysta. I myślę, że możemy rolować dalej. Jest... O, jest Twitch. Orn jest również. Dobra, Ilaoi wbija na 3. poziom, także mam nadzieję, że ona będzie fajnie sobie tankowała. I w tym momencie znaleźliśmy postać ostatnią do naszego teamu. Jeżeli wbijemy 8. level, dorzucimy Orna, no to mamy full build. Wtedy będziemy mieli 4 szybkostrzelnych, 4 osiłków, 3 gwiezdnych z gildii oraz nawałnicę, która będzie dodatkowego stuna dawała. Także elegancko, naprawdę super. Oj, Siphon, dobrze, szybko tutaj rozwalony, ale zadał trochę obrażeń niestety naszemu Warusowi, ale on tutaj, patrzcie, na ostatkach sił jakoś się tutaj utrzymał. O kurczę, ciekawe ile on ma HP, bo naprawdę bardzo mało mu tutaj zostało z tego, co widzę. No ale dobra, udało się wygrać, także ok. No nie możemy już tutaj sobie za bardzo pozwolić na przegrywanie, no bo 34 HP to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. No i dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, czy coś nam tutaj dropnie. No nie za bardzo, także myślę, że lecimy dalej. Okej, kto jest naszym kolejnym przeciwnikiem? Proszę bardzo, gościu jakiś pod... Co? Ciekawe, co on tutaj gra za kompozycję. On gra niby Daeję, ale z osiłkami. On nie gra tutaj mirażów. Jedynym mirażem właśnie jest ten Daeja. Reszta to osiłki. I może to jest taka taktyka, żeby Daeja ładnie się rozpędził, zanim ja się przebiję przez ten jego frontlane. Rzeczywiście chyba tak jest, bo jak widać działa. Okej, tutaj gościu przegrywa. No dobra, troszeczkę się to lobby wyrównało, tak jak patrzę na tych gości u góry nad nami. 24, 39 HP. Do tych jeszcze jesteśmy w stanie się zbliżyć, ale dobra. Mamy miecz. Ale przydałby się jeszcze Needless. No, potrzebujemy tych... Jest Needless, ale kurczę, teraz nie ma miecza. O. 61 golda mamy, ale nie, no raczej musimy to wziąć. Także dobra. Zdejmijmy sobie to, dajmy mu to. Ginzo. Możemy zrobić Herald Zekę. Wiecie co? W sumie możemy zrobić tak, w ten sposób. Zrobić to na Xai i będzie również Ezreal z tego korzystał. To możemy... Niech ma to Ilaoi. Będzie to tutaj naszych przeciwników troszeczkę spowalniało. I proszę bardzo, 2 Warusy. I jeszcze 2 kolejne są nam potrzebne, żeby jakby mieć go na 3. poziomie, co nie? Jest Xayah, ok, jest Warus 1. I teraz pytanie, czy uda... Przecież patrzcie, mamy ten champion duplikator, także w sumie nie musimy się martwić tym, czy starczy nam po prostu postaci, czy oni nam nie podkradli. Mamy wszystko, co chcieliśmy, moi drodzy. To jest pełna kompozycja. 4 szybkostrzelnych, 4 osiłków, 3 gwiezdnych, 2 nawałnice i dodatkowo jeszcze z gildii w postaci Twitcha. No i w tym momencie już nic więcej nie mamy do zrobienia. Ewentualnie Skarnera znaleźć na trójkę, ale no nie jest to jakiś must have. Fajnie by było sobie też zupgrade'ować Xayah na 2 gwiazdki. I dodatkowo jeszcze Orna na 2 gwiazdki. No i to tyle. Już tutaj więcej nie mamy nic do zrobienia. No i patrzcie, Warus nam nie wypadł, także dobrze, że użyliśmy tego champion duplikatora. No i dobra, myślę, że możemy lecieć dalej. Porolowałem sobie tutaj jeszcze szybko tą resztkę golda i proszę bardzo, trafiłem Xayah, także elegancko. Ona już jest na 2. poziomie. Został jeszcze w sumie... No tak jak mówiłem, tylko Orn, no i ewentualnie ten Skarner. Ale bardziej po prostu skupiłbym się na tym Ornie, żeby wbić go na 2 gwiazdki. I ta kompozycja, proszę bardzo, no już działa o wiele lepiej. 2. wygrana z rzędu. Fakt faktem, graliśmy teraz na raczej dolną część tabeli, ale niedługo powinniśmy trafić na tych gości, którzy są nad nami. No i zobaczymy, jak po prostu sobie z nimi poradzimy. W tym momencie jesteśmy już na 3. pozycji, także naprawdę nie jest źle. Powiedziałbym nawet, że jest spoko. Niezły comeback bądź co bądź tutaj zrobiliśmy. No bo byliśmy tutaj naprawdę praktycznie na samym końcu. No i dobra, możemy grać na tego gościa. On gra kanonierów. Ja bym się przestawił jakoś w sumie tą Ilaoi, żeby on nas... żeby po prostu on był opóźniony. Nie musimy w sumie na niego grać, możemy trafić na kogoś innego, ale proszę bardzo, trafiamy na kogoś innego, ale również bardzo dobrze wycelowany ten sound bez ruchu. Jego główne jednostki dostały tutaj to zwiększenie many, także super. I tutaj powinniśmy naprawdę zrobić łatwego wina. I ten gościu będzie się zbliżał chyba do eliminacji, bo trochę HP mu zabierzemy. 17 HP w tym momencie mu zabraliśmy i zostało mu 8. 8, tak jest. Zobaczmy sobie jeszcze, jak tutaj ludzie sobie radzą. Oj, czyżby ten kanonier przegrał? Chyba tak. Rajz okazał się lepszy, proszę bardzo. Magowie, magowie. Lecimy teraz jeszcze na karuzelkę. Czy jest tutaj coś ciekawego? O, jest jakiś Orn? Nie ma Orna, okej. Co byśmy mogli wziąć? Może Ginzo? Dla Xayah? No w sumie nie byłoby to najgorsze, albo... Nie, no dobra, weźmy to Ginzo. O, ale my nie mamy 3. itemu na Warusie. Ty, a jakbyśmy dali mu to Ginzo i podwójny by miał po prostu. Ciekawe, jak szybko dochodziłby do tego, do 5-0 attack speeda. Ale myślę, że to by było troszeczkę zmarnowanie slota. Jeszcze niedługo mamy rundę neutralną, na której możemy zdobyć jakiś fajny item. I chyba lepiej zamiast dokładać mu attack speedu, którego po jakimś czasie dzięki Ginzo i tak mam max, czyli 5-0, no to lepiej dołożyć mu chyba troszeczkę obrażeń, wiecie? Takie jest moje zdanie, tak mi się wydaje, że będzie git. I proszę bardzo, tutaj jest Siphon pod magów. Niestety Siphona nie udało się tutaj trafić, ale przynajmniej opóźniona ta Sona, chociaż mimo wszystko i tak całkiem tutaj dobrze nas zestunowała. O nie, trzeba się szybko pozbyć tego Siphona, a i będzie ciężko tutaj wygrać. Oj, będzie ciężko. Niestety on już na 2. poziomie z takimi itemami. No robi robotę niestety, robi robotę. I tutaj niestety przegrywamy. Mamy 12 HP. Oj, znowu jesteśmy ostatni. Kurczę, niedobrze, niedobrze. Musimy tutaj jakoś się przygotować na tych gości. Okej, większość jest raczej po lewej stronie ustawiona. Także zostawmy takie ustawienie. Możemy ewentualnie tutaj jeszcze poszukać jakichś upgrade'ów. Cholera, nie ma tutaj nic za bardzo. No patrzcie, 2 Twitche. Patrzcie, mamy 2 Xayah. Ty, i mamy dwóch skarnerów, a kulka nam uciekła. No nie. I nie... Kumacie to? Kumacie co tu się wydarzyło? Poleciałem na inną mapę i kulka mi zniknęła. Nie mogę wziąć z niej golda, a tak to bym sobie kupił te tych dwóch skarnerów. Ale dupa się wydarzyła, ja pierdziula. Dobra, teraz pytanie, czy my tutaj wygramy. Proszę, proszę, proszę. Dawaj stuny, Warus. O nie, szybko, no nie, kurde, czy my... 1 HP, o fuck, 1 HP, moi drodzy. 1 HP mamy. Giant Slayer. Okej, no nie najgorszy item, nie najgorszy. Może być. Tylko kurczę, jak my się z tego wygrzebiemy? Ja tutaj muszę teraz już robić... Ja tu nie mogę przegrać ani jednej walki. Ani jednej walki nie może zostać nawet jedna postać u przeciwnika. Wszystko zupełnie muszę wygrywać. O, teraz pytanie, czy nam się to uda? Nie wiem, wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko. Dobra, dajmy tego Giant Slayera tutaj. Upgrade'y, upgrade'y. To jest jedyne, co może nas uratować. Dobra, jeszcze jeden Skarner. Sprzedajmy to, bo to i tak się nie trafi. Jeszcze Orn, proszę. Orn i Skarner. Jest jeden Skarner, dobra. Tylko Orna jeszcze by się przydało znaleźć, co nie? Dobra, będziemy grali na tego typa pod kanonierów, no. On jest mocny, kurczę. Ciekawe, czy my sobie na niego poradzimy jakoś... O nie, przestawił się. Ja pierdziula. Najgorzej. Dobrze chociaż, że gramy na jego klona. No ale nie wiem. Dobra, Yasuo szybko wyeliminowany. To nas cieszy. Jeszcze szybko się pozbyć tego tutaj cfelka. Okej. No i co? Został sam backlane. Dobrze, że nasza Ilaoi bardzo dobrze się trzyma. Okej. Udało nam się wygrać. Dawać tu jakieś eliminacje jak najszybciej. Kurde. Musimy zająć, no... wysokie miejsce. Okej, ten trochę dostał niby. Na 10 HP siedzi. Jest Orn. Jest, fuck. Bardzo dobrze. No i okej, nic więcej w tym momencie nie możemy zrobić. Nic więcej w tym momencie nie możemy zrobić. Ani nie wejdziemy w level, ani nic już nie zupgrade'ujemy. Po prostu nie mamy na to kasy, co nie? Dobra, gramy na tego, ale ustawmy się niby tak, że tutaj, nie? Wiecie o co chodzi, taka zmyłka. Teraz pytanie, czy on się przestawi? Nie przestawia się, także my się szybko przestawiamy z powrotem tą Ilaoi. I okej, zobaczmy. No przynajmniej nie dostajemy z tego całuna, bez ruchu, tymi naszymi głównymi jednostkami. Warus tutaj może się razem z Xayah ładnie rozpędzać i używać umiejętności, no i dobra. Zobaczmy, oby to się udało, moi drodzy, dobra. Fajnie, bo frontlane długo się trzyma. Jezu, ale obrażenia robi ten Daeja. Ale udało się wygrać, to najważniejsze. Ten cały czas na winstreaku. Kurde, ja bym chciał, żeby on odpadł. Tak samo ten gościu nad nami. O, stresująca gierka, stresująca gierka. Dobra, będziemy grali znowu tutaj na tego kanoniera. Także trzeba się ustawić tą Ilaoi na drugą stronę. Jeszcze tylko pytanie, on ma jakieś zefiry czy coś? Nic nie widzę takiego. Jeszcze sobie szybko zaraz luknę. Możemy przejrzeć w sumie tych tutaj, co oni mają. Dobra. Nie przestawił się. Kurde, w ostatniej chwili przestawił tego Korkiego. Ale dobra, no. No nie, no ale Yasuo on tam jeszcze miał po tamtej stronie. Nie no, całą bez ruchu tutaj bardzo słabo ustawiony. I teraz pytanie tylko, czy się uda. Dobrze, że my mamy tego Giant Slayera. Ja teraz widzę, że to działa naprawdę mega dobrze. Bo przez to bardzo szybko przebijamy się przez Idasa, gdzie normalnie byśmy go bili bez końca. Także, no, mieliśmy farta, że akurat ten przedmiot wypadł nam ze smoczka. Znaczy ze smoczka, czy tam z Heralda, ja tam nie pamiętam co to jest. Okej, mamy top 4 i wszyscy są bardzo na low. Jest 1, 1 i 6 HP. Także mamy szansę, moi drodzy. Mamy tutaj naprawdę... no spore szanse, żeby jednak to top 2 przynajmniej tutaj było. Wiadomo, fajnie by było, gdyby było top 1, ale ostatnio w ogóle mamy jakąś mega pasę top 2 i tak w sumie jest bardzo często. Dobra, wziąłem sobie tutaj pazur, żeby być odpornym na ceceki przeciwników. Jest tutaj ta przecież, jak ona się nazywa, Sona, która nam daje stuna, także takie coś na pewno nam się przyda. Troszeczkę odporności na ceceki przeciwników. No i będziemy teraz grali niestety na gościa z pierwszego miejsca. Gorzej być nie mogło po prostu. Dobra, szybko się przestawmy. Czekajcie, jak się ustawiłem? Okej, jest git, dostajemy tego. Ale ta Ilaoi w sumie mogła zostać w tym miejscu, co była, kurczę, jak tak teraz myślę sobie, jak teraz patrzę. Ale dobra, Warus i Xayah przynajmniej nie są spowolnieni. Teraz szybko bić tego. Rajza. Dobrze, on na stunie. Padnie? Jest, dobrze. Wygramy z nim. Wygramy czy nie wygramy? Dobra, wygramy. Jest, zarąbiście. My może nawet zrobimy tutaj pierwsze miejsce, jak tak patrzę. No jest szansa, wygraliśmy z gościem z pierwszej pozycji. Dobra, teraz ustawić się. Tylko teraz nie wiadomo, na kogo będziemy grali. To jest ten problem. To jest ten problem, że ja nie mam pojęcia. Trzeba ich tutaj obserwować w miarę możliwości, żeby nas nie widzieli, że my ich obserwujemy. O, tutaj byłem całkiem długo, chyba się pojawiłem. Dobra, wiecie co? Ustawmy się w tą stronę. Dobra, gramy na tego, ale chyba... Chociaż nie, no tak średnio. No ale nie jest najgorzej, Sona jest spowolniona. Przez Idasa też bardzo szybko się przebijamy. Jak już mówiłem, dzięki temu Giant Slayerowi. Dobra, o nie, teraz dostaniemy stuna. A nie, dobra, dzięki temu pazurowi nie. Kurde, sorry, że się tak jaram i tak gadam, wiecie, normalnie jakby nie wiadomo co się działo, ale naprawdę się tutaj emocjonuję. Ja tutaj robię comeback na 1 HP. No i dobra, kto tutaj odpadnie? Kto tu odpadnie? Fajnie, gdyby tutaj była dogrywka i by oboje odpadli, nie? To by było w ogóle coś pięknego. Patrzcie, 5 win streaka zrobiliśmy na 1 HP. Coś niesamowitego, naprawdę. Teraz mamy rundę neutralną, także moi drodzy, my tutaj będziemy mogli wbić 9 level i to może nas uratować. Chociaż ten gościu wbił Sylasa na 3. Ajajaj. Dobra, mamy Sunfire Cape'a, także to w sumie nie jest najgorszy item. To jest całkiem spoko item, w sumie nawet bym powiedział. Na frontline na pewno się przyda. Dobra, mamy troszeczkę hajsu. I co? I możemy dorzucić szepta niby, co nie? Wypadła nam niby tutaj ta... nawet Eliska. 56 golda. No dobra, no to wbijmy. Wbijmy ten 9 level, może to nas uratuje. Jeszcze możemy coś porolować. Jest Yasuo. Dobra, dorzućmy tego Yasuo. Yasuo może coś zrobić w sumie. On ma podrzucenie. On gdzieś tam może sobie w tle bić. Mam nadzieję, że coś zrobi, tak jak już zresztą powiedziałem. O nie, przestawił się. I to jak? O nie! Tragicznie się ustawiliśmy w tym momencie. Dobra, decydująca walka. Moi drodzy, obstawiajcie w komentarzach, kto wygra. Jeśli chcecie. Dobra, spoko, jakoś się trzymamy. No nie, nie. Ten Sylas bardzo dużo zmienił, chociaż przebijemy się w tym momencie. Szybko. Jest szansa... O nie, nie, został już tylko Warus. Dobra, koniec gry. Moi drodzy, to na tyle. Dzięki za oglądanie. Wydaje mi się, że ta gierka była naprawdę przekozacka. Niezły comeback zrobiliśmy, także co? Zostawcie łapkę w górę, przypominam, 450 lajków. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Życzę powodzenia na rankedach i elo.